11 stycznia w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach zorganizowana została akcja krwiodawstwa pod hasłem Młoda krew ratuje życie. Jest to druga zbiórka krwi organizowana na terenie szkoły. Pierwsza zbiórka odbyła się 12 października i podczas poprzedniej zbiórki krwi 49 osób oddało ponad 22 litry krwi, z czego 37 osób to były osoby, które po raz pierwszy podzieliły się cząstką siebie własną krwią. Natomiast jest to druga akcja, dzisiejsza akcja, podczas 13 edycji turnieju w honorowym krwiodawstwie pod hasłem Młoda krew ratuje życie, który trwa od 1 września do 30 czerwca 2016 roku, jak również druga akcja podczas 5 edycji konkursu Szkoła Przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu, które organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu i trwa od 1 września do 31 sierpnia 2016 roku. Jest przeznaczona dla szkół z miasta Radomia, jak również z regionu radomskiego. Przedsięwzięcie spotyka się z dużym odzewem wśród uczniów placówki, co napawa dumą dyrekcję i grono pedagogiczne szkoły. Wysyłamy zawsze, że tak powiem, kilka dziewcząt, które przechodzą i informują o takiej akcji. Są wywieszone plakaty również na korytarzach informujące wcześniej o takiej zbiórce krwi. Zresztą każdy wie, że może podejść, zapytać się o taką zbiórkę krwi bezpośrednio do mnie czy do koleżanki, które zajmujemy się tego rodzaju akcjami. Więc nie ma żadnego problemu, wystarczy tylko, że tak powiem, krótka informacja o tym, że jest taka zbiórka krwi i osób chętnych nie brakuje. Obie akcje, jak również trzecia, którą planujemy zorganizować 15 kwietnia, przeznaczone są dla pełnoletnich uczniów naszej szkoły. Jak Państwo widzicie, akcje cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców z różnych typów szkół, bo mamy zarówno klasy zasadnicze, klasy technikalne, klasy licealne i tych osób z każdej akcji, że tak powiem, nam przybywa. Każdy krwiodawca oprócz tradycyjnych czekolad i batoników otrzymał także dwa długopisy oraz przede wszystkim podziękowanie za pomoc w ratowaniu życia drugiego człowieka.